dobry, mam na imię Agnieszka, jestem słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Uczęszczam do szkoły, bo mam niskie kwalifikacje. Miałam okazję poznać już wcześniej nauczycieli, są bardzo otwarci, bardzo dużo umieją pomóc, opowiedzieć. Nasza klasa jest bardzo zorganizowana, umiemy się dogadać, pomóc słabszym. Dzień dobry, mam na imię Ania, pracuję zawodowo. Ale sytuacja w mojej firmie skłoniła mnie do podjęcia nauki z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie i uzupełnienia wiedzy w zakresie BHP. Nie zdawałam sobie sprawy, że mimo tego, że zajmowałam się tym troszeczkę już wcześniej, moja wiedza była tak mała, zanim zaczęłam tutaj się uczyć. Mam na imię Damian, ukończyłem liceum ogólnokształcące. Ale zdecydowałem się na kurs M19 operatora maszyn z skrawaniem ze względu na to, iż jest to przyszłościowy zawód, ponieważ coraz więcej firm interesuje się tego typu obróbką stali i na pewno znajdę sobie pracę. Najbardziej mi się podoba, że mamy okazję nauczyć się zawodu na nowym sprzęcie, przy dobrym programie, z bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą i na pewno da nam to szansę na nową naukę do zawodu. Dzień dobry, nazywam się Justyna, trafiłam do CKU dzięki rozmowie z kolegą. On mi powiedział, że tutaj odbywają się zajęcia na kierunku techniki informatyk, są one bezpłatne i mogę w ten sposób podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Posiadam wykształcenie wyższe, to jednak nie spowodowało, że zniechęciłam się przystąpieniem do nauki w technikum. Uważam, że kiedy człowiek chce, może podwyższać swoje kwalifikacje w każdy dostępny sposób. Dzięki CKU poznałam tajniki zawodu technik informatyk. Mogłam rozwinąć swoje zainteresowania z zakresu grafiki komputerowej, jak i poznać budowę komputera i wiele innych ciekawych zagadnień. Myślę, że warto tutaj przyjść, zobaczyć, czego można się nauczyć i spróbować podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności bez względu na to, czy ma się pracę i jaki ma się poziom wykształcenia. Mam na imię Tomasz, kończyłem wcześniej liceum ogólnokształcące. Zapisałem się na kurs 1B9, montaż instalacji i urządzeń sanitarnych. W celu uzyskania odpowiednich uprawnień, znaczy kwalifikacji, które są potrzebne do wykonywania danego zawodu za granicą, głównie w Niemczech, Norwegii. Dzień dobry, nazywam się Lidia i jestem słuchaczką Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik organizacji reklamy. Wcześniej skończyłam liceum ogólnokształcące. Nie zdobyłam wtedy żadnego zawodu. Kurs daje mi możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań i umiejętności oraz zdobycia kwalifikacji zawodowej. Najbardziej zainteresowało mnie na kursie grafika komputerowa i przygotowanie materiałów graficznych, a w szczególności zasady złożenia banerów, loga, stron internetowych. Mam na imię Andrzej, jestem absolwentem tejże szkoły. Jeszcze wtedy był to mechanik, teraz to CKU. W 1996 roku kierunek operatora w robiarach skrawających. Teraz zapisałem się na kurs spawacza, aby rozwinąć swoje umiejętności i poniekąd tworzyć swoją działalność. Akurat ja wybrałem całą specjalność, jeśli chodzi o spawanie migmak. Jest to spawanie stali zwykłej węglowej, stali nierdzewnej, aluminium z miarygonu i spawanie metodą błyszkową. Mam na imię Andrzej, skończyłem szkołę samochodową i liceum ogólnokształcące. Zainteresował mnie ten kierunek, widzę wielkie perspektywy w rozwijaniu się w tym kierunku. Zainteresował mnie profesjonalny sprzęt, zaawansowane oprogramowanie i doświadczona kadra. Uczymy się m.in. obsługiwać obrabiarkę ze sterowaniem z silometryk. Nazywam się Daria Kaktowicz, jestem słuchaczką kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzenia rachunkowości w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Moje dotychczasowe wykształcenie to średnie, jestem po liceum profilowanym. W szkole podoba mi się to, że jest fajna atmosfera, że są przyjaźni nauczyciele, że jest dużo fajnych ludzi, no dużo się nauczyło. Nie ukrywajmy tego, że bardzo dużo można się tu nauczyć rzeczy. Księgowania, wypełniania dokumentów, bardzo dużo.
Przydało mi się właśnie te programy finansowe, te rachunkowe, obsługa ich, tych programów właśnie tak najbardziej. Bo to jest takie przydatne, później jak się gdzieś idzie do pracy, są wymagane tam właśnie programy rachunkowe. Dzień dobry, mam na imię Jarek, uczę się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Uczę się bezpieczeństwa i higieny pracy. Jestem absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Szczecinie. Te sprawy nawet przydają nam się w życiu takim prywatnym, tak? Wiedzę, którą tutaj zdobędziemy, to nie tylko wiedza w pracy, ale też i wiedza, która nam się przyda w życiu naszym prywatnym. Mam na imię Ewa. Byłam zainteresowana podjęciem dalszego kształcenia, jeżeli chodzi o administrację. Stąd zdecydowałam się na kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik Administracji. Najbardziej zainteresowała mnie tematyka związana z prawem administracyjnym, prawem cywilnym oraz prawem pracy. Tą wiedzę chciałabym w przyszłości wykorzystać, pracując w jednostkach administracji publicznej. Dzień dobry, mam na imię Grzegorz, jestem słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technika organizacji rynkowej. Skończyłem studia humanistyczne po kierunku administracja publiczna. Wybrałem ten kurs, ponieważ uważam, że jest to kierunek na czasie. No i jest to inwestycja w moją osobowość. Na kursie najbardziej zainteresowały mnie zajęcia z warsztatów fotograficznych, tworzenie animacji poklatkowych i obsługa programów graficznych. Nazywam się Beata Makowska, jestem słuchaczką kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzenia rachunkowości. Zdecydowanie każdemu poleciłabym zdobywanie w takiej formie zawodu, ponieważ jest ona, uczy konkretnych rzeczy, nie ma zbędnych rzeczy, same przedmioty zawodowe, które dają nam dużo wiedzy i dużą pomoc. Natomiast każdy, kto chce, znajdzie w tej szkole wsparcie u nauczycieli, nie zostaje sam sobie. Jest to naprawdę bardzo fajna forma kształcenia. Mam na imię Rafał, chodzę do szkoły zawodowej. Zapisałem się na kurs monter instalacji urządzeń sanitarnych, ponieważ chcę rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe. Ta szkoła daje mi tą możliwość. Jestem tutaj po prostu swojej kwalifikacji przede wszystkim, a i samą ocenę też. Kasia? Podnieś kwalifikacje średnie do podstawy. Podnieś kwalifikacje, wykształcenie średnie. Tak jak dzieci mówią, podstawa. Jest super. A prawo atmosfery, otwarci nauczyciele, dyrekcja tak samo super idzie na rękę, że naprawdę jest bardzo fajnie. I dodajmy, to, że szkoła jest bezpłatna. Zapraszam. Bardzo dobrze. Mam na imię Monika. Chcę dalej kontynuować naukę i jakby takie możliwości, będzie mi lepiej szło z nauką, to wtedy chcę zdać matury i iść na studia. Atmosfera w klasie jest bardzo miła, klasa jest grana i bardzo mile mi tutaj się przybywa czas i bardzo tutaj miło przychodzić do tej szkoły. A tym bardziej do klasy. Mam na imię Tomasz, mam wykształcenie wyższe, interesuję się informatyką i historią. Kierunek techniki informatyk dał mi możliwość rozwijania własnych umiejętności technicznych. Wybrałam ten kierunek, ponieważ chciałam przekwalifikować się, zdobyć nowe umiejętności. Kurs daje zwiększenie szans na rynku pracy oraz zdobycie nowych kwalifikacji. Nie, dobrze. Teraz kolega się pochwali. Tak. A ja się ten zajmę. A teraz pan będzie tłem. Ja nie będę. Że jest. Nie ma opcji nawet. Nie, proszę. Dziękuję za uwagę.